Zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie C4, C5, C5, C6, C7. No i doszło do niedowładu prawej strony i te mięśnie, które są zasilane właśnie tymi nerwami, te mięśnie no, zaniknęły. Ja zawsze myślałem, ja zawsze powtarzam, jak spotykam się z ludźmi, że jak tu przyjechałem do ciebie, do Radzia, to ja się nauczyłem trenować ciężko, bo ja mi się wydawało, że ja trenuję, a tu się okazało, że jak ja z wami robiłem trening, to ja nie wiem, co ja robiłem całe życie. Często jak komuś opowiadam, to się wiesz, łapie za głowę albo się śmieje ze mnie. Bo ja najczęściej w tygodniu trenuję w domu. Zorganizowałem podstawowy sprzęt. Jest trójka dzieci. Tata siku. Między seriami jestem naprawdę dużo w stanie zrobić. Wiadomo, przychodzą też cięższe dni, ale mówię, no, jeżeli to jest faktycznie pasją i chcesz to robić, to się cieszysz, że możesz. Powiedzmy, klepi, żeby się odbiło. Mam dosyć. Tu to nawet nie mam zamiaru być skromny, bo cel jest ciągle ten sam. Kwalifikacja Olimpia. Plany są, maszyna ma wjeżdżać do pokoju, więc... Dzisiaj będziemy trenować tak. Dzień dobry, YouTube. Słodkiewicz, Gym & Fitness, Poznań. Ale nie Słodkiewicz dzisiaj będzie gościem, aczkolwiek jak mowa o Radziu, to jest i Hubert Kulczyński. Cześć, Hubert. Witam. Dzień dobry. Tak, z widzenia się znamy bardzo dobrze. Znamy się dobrze, ale rzadko widujemy. Ostatnio chyba na zawodach w październiku tak. 2021. Ojej, kupę czasu, minęło. Jakbyście coś przegapili, to jest ta osoba, która doprowadziła mnie do startów, do pierwszych startów. Dlatego jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem. To dzięki Hubertowi. Tu się wszystko zaczęło. To on wpoił tutaj, jak się ciężko pracuje na siłowni. Ale dobra, dzisiaj nie o mnie, ale o Hubercie. Hubert, w międzyczasie dzisiaj ten trening troszeczkę będzie taki, nie taki jak ty lubisz, bo ty lubisz sam trenować w skupieniu, ale my jak razem trenujemy, to my nigdy się nie skupimy. Wiele rzeczy łączysz ze sobą. Bo masz ogromną rodzinę, super. Przesady. Ale tak naprawdę wiesz, trójka dzieci, dom na utrzymaniu, podopieczni, treningi, zawodnik klasy pro. Też wrócimy do tego, bo jak się kiedyś zdobywało pro, jak teraz. Chcesz jeszcze wystartować, mało tego, gdzieś tam pojawiły się kłody pod nogi z kontuzją, gdzie okazało się być może, że już nigdy nie wyjdziesz na scenę, a tu się brnąłeś. Dużo mamy do omówienia, tak woli wstępu tylko chciałem to powiedzieć, więc w międzyczasie sobie pogadamy i fajnie, że jesteś i brniesz do przodu, bo jesteś motywacją naprawdę dla wielu. Miło mi, dziękuję. Chciałeś coś powiedzieć? No tak jak mówisz, jestem jak widać uśmiechnięty, zadowolony, no bo jest to zielone światło i w końcu szykuję się do zawodów po długiej, długiej przerwie, także no... Po żyłach widać, mnie... że to chyba już niebawem. No i jeszcze, co dzisiaj mamy? 7-8 tygodni do startu. No to tak można powiedzieć, że taki prep już bardzo zaawansowany. Już odczuwalny, te zmiany już są faktycznie gdzieś tam z dnia na dzień nawet zauważalne, także no, ale cieszę się bardzo, cieszę się, że jestem właśnie w tym, na tym etapie, że wróciłem, no już można powiedzieć, byłem skazany na przedwczesną emeryturę i można powiedzieć, gdzieś tam się chcąc, nie chcąc godziłem z tym, no bo jeżeli wszyscy tak twierdzili, że to słabo będzie wyjść z tego, byłem uparty, walczyłem, chciałem pokazać, że da radę, no ale czasami gdzieś tam takie zwątpienie przychodziło, no może jednak, jak będziesz chciał, może jednak nie będzie fajnie. Wejdę ci w zdanie, ale jak będziesz chciał, to powiemy, co tak naprawdę się wydarzyło, bo być może, jak oglądają tutaj tysiące ludzi, być może ktoś walczy z takim problemem i powie, kurczę, ja to mam i Hubert, wiesz, też to miał i z tego idzie wyjść, dlatego warto nieraz o takim czymś mówić. Dobra, przejdziemy sobie, rozgrzewamy się. Jak mówiłem, w międzyczasie będziemy sobie tutaj dyskutować. Zawsze oglądajcie od początku do końca, żebyście nic nie przegapili. To jest jasne. I subskrypcja i dzwoneczek. Co dzisiaj robimy? Wszystko robię tak jak ty, bo ty jesteś najważniejszy. Dzisiaj trening mięśni naramiennych, dodatkowo dwa ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej. Ta klatka cały czas gdzieś ją gonię, gdzieś ją odbudowuje właśnie po kontuzji i jedno ćwiczenie na łydki na koniec. I tak będzie, zapraszamy na odcinek. Będę nawijał, zobaczę czy dam radę, bo Hubert tu od razu tam sztabkuje się, nie patyczkuje. No ale no, jest jakaś różnica między pro a amatorem, musi być. Ja zobaczę, ile sobie tutaj podniosę. Rozgrzewamy się jeszcze, Hubert, ten trening twój teraz jest mocno zmienny, czy raczej już masz ustalony i tego się będziesz trzymał do końca prepa? Nie, raczej trening wygląda tak samo już. Nie ma co kombinować. Jakieś pojedyncze ćwiczenia sobie, wiadomo, tam wymyślę w zależności na co mam ochotę. Natomiast ja zazwyczaj trenuję ciągle tak samo. Jakbym gdzieś tam prześledził swoje treningi sprzed nawet kilku lat, to
ciągle wygląda podobnie. Wiadomo, teraz przez tą kontuzję było tam dużo zmiennych, to było dostosowane do tego, żeby właśnie poprawić, odbudować to, co wymagało. Natomiast no nie, kupę lat, cały czas te same grupy mięśniowe gdzieś tam mi, wiesz, odstają mi. No, no to tak jest, takie jesteśmy zbudowani, taką mamy genetykę. Zawsze. Jak ktoś jest słaby, to będzie zawsze słabe, chociaż byśmy nie wiadomo, co robić. Zawsze więcej pracy trzeba, trzeba posiedź, to gonić. A ktoś... powiedz mi, push-pull-legs, czy takie pomieszane z nie, pomieszanie to... z pokręceniem. No, trochę push, trochę pull. No, tak jak dzisiaj, dwa ćwiczenia na klatkę. Tak jest. W poniedziałki mam taki typowy push. We wtorki, można powiedzieć pull, bo faktycznie robię plecy, ciężko plecy, do tego po jednym ćwiczeniu na biceps i tylny akton mięśni naramiennych. No. Środy wolne, czwartki właśnie są mięśnie naramienne, plus ta klata, ze względu, aha, że ona wymaga trochę więcej pracy i zaangażowania. Ramiona osobno, ramiona trenuję osobno, ramiona zawsze były moją słabą stroną po tej kontuzji, to się jeszcze... No. Pogłębiło z samego tricepsa, zeszło dużo, dużo mięśni. Która prawa strona? Prawa strona. No tak jako ciekawostka, ja dużo razy już mówiłem w kilku wywiadach, co tam mi się faktycznie stało, to był... No. Zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie. Taki trochę roni. C4, C5, no. C5, C6, C6, C7. Trzy jakby dyskopatia. W trzech miejscach, ucisk, bardzo mocny ucisk na korzeń nerwowy, aż do samego rdzenia. No i doszło do niedowładu prawej strony i te mięśnie, które są zasilane właśnie tymi nerwami, te mięśnie no, zaniknęły. Odnerwione były po prostu. Jak byłem na badaniu EMG, tam nakuwane elektrody, klata piersiowa, prawy płat, zero reakcji, odnerwiony. Tak samo trójgłowy ramienia i najszerszych grzbietów prawa strona. Ale tak podsumowując, udało się go z powrotem jakby... Czy nowe wiązki nerwowe powstały? Nie, nie doszło do operacji. Operacja miała się, w ogóle pierwsza operacja miała być na kręgosłup, ale no, gdzieś tam po wizycie u neurochirurga, po konsultacji jednej z któryś, stwierdził neurochirurg, że na te mięśnie to i tak nic nie da, bo jak one po prostu zaniknęły, to one już nie wrócą. Kurczę. Więc tak spojrzałem na niego, to nie, no jak one nie wrócą? On mówi, no operacja na pewno do tego się nie przyczyni. Ale jakby gdzieś tam już działałem i z osteopatą, fizjoterapeutami i z neurologiem byłem w kontakcie, więc gdzieś ten ucisk już sam z siebie jakby odpuścił trochę. No więc z bólem sobie poradziłem, bo no jeżeli to mnie boli, to po co mi tam mają grzebać w kręgosłupie? No. Jak najbardziej mnie przeraża i interesują te mięśnie właśnie, nie? Więc odpuściłem, na operację się nie zdecydowałem, chociaż byłem już zakwalifikowany. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy też mieli podobne przypadłości, że operacja nic nie dała, jeżeli chodzi o te mięśnie, nie? No. Więc po prostu dbałem, żeby mi się nic już nie stało z tym kręgosłupem. No do dzisiaj dbam, nic już nie robię ze sztangą na plecach. Nie robiłem od półtora roku, nie robiłem przysiadów. Czy jakieś są ćwiczenia, których też się powinno unikać? Tylko bardziej no najbardziej chodzi właśnie, o nogi, ten osiowy nacisk na kręgosłup i tutaj na ten odcinek szyjny, nie? Tam nic nie. Czy te ćwiczenia też jakieś ciężkie wyciskania w staniu, to też w sumie odpadają? No nie, raczej odpadają, nie robię. Nie odciążać, ile się na kręgosłup. No dobrze. Kurczę, wiesz. Dużo rzeczy wiesz tylko ty na przykład o mankamentach swojej sylwetki, bo pewnie oby nic nie zostało, ale ty umiesz tak pozować, że na scenie na pewno no właśnie, to... idealnie nie jest, ale no mam nadzieję, że tym pozowaniem, tym wszystkim gdzieś tam ja to zakamufluję i ukryję przed sędziami, bo tak naprawdę ja jestem przeszczęśliwy, mówię, że wróciłem, że mogę się szykować, że jest plan, no, nagle zaczęło mi się chcieć wszystko. Tak. Naprawdę po tych wszystkich tam przepowiednich w szpitalu już i lekarzy, no to taki bym, tak jakby mi świat się kończył. No wiadomo nie, bo mam rodzinę, mam wszystko, bardzo dobrze mi się żyje, ale no ta kulturystka była dla mnie no, do wszystkim. No, fajnie się idzie na ten trening i wiesz, po co tak idziesz, nie? Że nie i pracą, sobie... i pasją, i naprawdę, tak. I to mi daje taką odskocznię i lepiej się funkcjonuje. Jak nagle usłyszałem taki wyrok jakby, że to już raczej nie, nic z tego nie będzie, no to to jest siła taka podświadomości. Wstawałem rano i byłem zmęczony, nic mi się nie chciało, mimo że chciałem z tego jakby wyjść, chciałem pracować, wiedziałem, że muszę trenować. Taka trochę ukryta deprecha taka. Byłem, no właśnie. Już się nie dopuszczałem tego do siebie, ale źle się czułem po prostu. Ale mam nadzieję, że ci mnie uszczęścisz trochę na treningu, wiesz. Nie no, spokojnie. Nie, bo to wiesz, pamiętaj, że cię plecy bolą i ty nie możesz dźwigać. Że się czuję bad na sobą. Nie.
Prawda. Ale to wiesz, nie dla każdego, bo to naprawdę to nie są tanie rzeczy. Ile zrobiłem? Jeszcze raz. Zagadał mnie i później tak. Dobra. Ale jak się widzieliśmy w szatni, sobie odpoczniemy, to ja w ogóle zapomniałem, że coś takiego miałeś, wiesz, rozebrałeś no. się i wiesz, dość dobry prognostyk, bo ja nawet, wiesz, rozebrałeś się, patrzę jaka forma, tu super, zapomniałem w ogóle, dopiero teraz jak rozmawiamy mi się przypomniało, nie widać. No to super, właśnie takie opinie mnie cieszą. No bo nieraz jest, wiesz, my się rozebrał tak, o kurde. Takim właśnie nie? Wiadomo, ja mówię, to trwało półtora roku, no bo ostatni start miałem w listopadzie, początek listopada, to była Praga. Tak naprawdę 2-3 dni przed, na ostatnim treningu. 21. No. Na ostatnim treningu przed zawodami coś mnie zaczęło boleć w łopatce. No. Więc już jak leciałem do tej Pragi, to ja taki wykrzywiony, jeszcze nie zdawałem sobie za zmian. Po prostu mnie bardzo bolały plecy. Na scenie, no to już łzy w oczach, żeby się pokazać, tylko żeby stać w pozycji. Wiadomo, jak już był finał, jak już wiedziałem, że to są dobre zawody, że jestem w top 2, no to tam. Tego się nie czuło. No, ale później. To ja w nocy to ja płakałem, ja nie mogłem przespać całej nocy, bo. To też jak jesteś tak przed samymi zawodami przeciwbólowych, jakiś też nie weźmiesz, bo zaradzić wodę. No właśnie, bo to się boisz, człowiek się wszystko boi, nie? Boisz, że się forma zepsuje. No. No i od tego czasu, no to mówię, półtora roku minęło i takim największym właśnie. Co mnie do ziemi sprowadzała, to właśnie moja żona. Ja codziennie wstawałem, co widać, widać, no widać, nie? I teraz jak już dopiero kilka miesięcy, mówi, no coraz mniej, ja wiem, więc widzę, nie? Ale no. właśnie tak jak osoby jakieś, które nie wiedzą, co się stało tego i w ogóle nie zwracają na to uwagi, no to wiem, że jest dobrze. A tak naprawdę po pół roku ja dopiero zacząłem czuć te mięśnie. Aha. Czyli nie ma takiego czegoś, że po prostu są wyłączone te mięśnie. Teraz ćwiczysz klatki i jesteś w stanie. Tak. Normalnie masz czucie mięśniowe. Mogę się cieszę, jadę autem, mogę sobie ruszyć klatką, nie, to się cieszę. Gorąc głupoty, zrobiłeś tylko takie sztuczne napięcie. Ale mówię, wszystko ale jest potem ten układ nerwowy to jest naprawdę dziadostwo, bo co sobie nie zdajemy sprawy. Jeden krzywy ruch i możesz wiesz, powłóczyć nogami i nie ma odwrotu. Nie? To jest wszystko taki bąbelek na wodzie, jak ze wszystkim, nie? Nie tego. Nieraz nie doceniamy tego naszego zdrowia, bo myślimy, że zawsze będzie, nie? 9, jeszcze raz. Jest 20. A druga sprawa, przez takie różne kontuzje, nie tylko tą, w ogóle wszystko, co by się nie działo, też uświadamiamy sobie mięśnie, przy jakich ruchach uczestniczą, nie? Ta klatka piersiowa, kurczę, no przecież to. Zawsze mi się wydaje, że wyciskanie tylko, nie? To każdy ruch wstać z łóżka. My na początku to jednej pompki nie byłem w stanie zrobić. Kurde, to jest deprymujące, nie? Że tu wyciskasz ciężary po 150-200 kg, a nie jesteś w stanie stać z łóżka albo nie zrobić śmiesznej pompki. Później nie? gdzieś już tej siły nabierałem siły, natomiast te ruchy były takie suche. Sam w sobie ruch, natomiast bez czucia tego mięśnia. To też takie było dziwne. Mówię, nie jest jeszcze idealnie. Ale widzę tą poprawę, więc mówię, też stanąłem gdzieś tam w lustrze. Mówię, ja o tych zawodach to już myślałem, mówię, jeszcze w zeszłym roku, mówię, wrócę jeszcze w 2022. No ale nie, no tak sam z siebie też, mówię, ta żona Natalia mówi, no nie, no widać, no szkoda, no to przygotujesz się. Ale to zawodniczka, no to wiesz, to oko sprawne. No i tak odkładałem. Wiadomo, kalendarz cały czas przed sobą, tylko może na to. No ale tylko wykreślałem, jeszcze nie. I teraz podjąłem decyzję, a takim też jakby rzutem na taśmę dostałem wiadomość od Roberta Piotrkowicza, którego pozdrawiamy, jeżeli będzie oglądał, że jest zgoda i Classic Physique w tym roku też w Polsce. A tego nie miało być. No, w czerwcu. Miało być tylko Men's Physique. Czyli już brnę dalej i zobaczymy Cię na scenie? Tak, w tym Sopocie na pewno. To ja pójdę się wypiję na tym. No ale na to jeszcze 10 tygodni. Jeszcze planuję start wcześniejszy. Wcześniej. Takie wcześniej. Na przetarcia. No nie, no, akurat ten start nie będzie na przetarcie. Chociaż tu na tym poziomie to nie ma przetarcia. To musisz wejść w formie. Na poziomie ligi zawodowej na przetarcie. No, nie, właśnie. Każdy start to jest walka o to samo. Tu nie ma żadnych sparingów. Tu są każde zawody, nieważne czy to będą w Polsce, czy w Ameryce, czy nie wiadomo gdzie. Każde są kwalifikacje. Gdzieś Europa? Tu?
Nie, no to już zdradzę, to żadna tajemnica. Wczoraj bookowałem już część rzeczy. Aha. New York Pro. To było zawsze takie moje marzenie. A ja trenuję sobie z New York Pro. To było takie marzenie zawsze. Poza tym też tam takim głównym elementem, dlaczego akurat New York Pro, no to jest sędzia, który jest promotorem tych zawodów. No. Trzy razy go w życiu widziałem, dwa razy oceniał już mnie na scenie. Aha. I zawsze byłem drugi. Okej. Okay. Zawsze byłem drugi. Do trzech razy sztuka. Nie, bardzo, bardzo lubię gościa i jest naprawdę taki, A pamiętasz nazwisko? No tak, to jest główny sędzia Olimpii, Steve. Aha. Weinberger. Weinberger. No mniejsza. Nie, Steve Jobs na pewno. Nie, mój angielski jest słaby, ale wszyscy wiedzą, tak, o kogo chodzi. Ale tak, nieważne jaki jest, ważne, że się dogadasz. Jeszcze. Robisz też wymuszone jakieś powtórzenia, coś, bo często trenujesz sam, nie? Na początku na pewno nie. To według mnie nie ma sensu. Pierwsze ćwiczenie i wymuszać już, to jest jeszcze takie wprowadzenie. Ma być ciężko, ale dopiero gdzieś po tym głównym wyciskaniu to takie robię różne techniki dopompowujące. Zrobimy. Wszystko przed nami. Dobrze. Trochę zazwyczaj, że tak powiem, inaczej robisz, nie? Niż ludzie robią, nie? Rób, czyli nie robisz. Siadasz, pochylasz się? Nie, nie siadam, opieram się, wiesz? Uh-huh. Rogami do tyłu, żebym cały czas miał kontakt z oparciem. To jest dla mnie ciężkie to już. Akurat z tym ćwiczeniem. No to trochę i będzie 15, będzie okej. Okay. No, czy serię zrobimy. Mocno się, że tak powiem, zanim przejdziesz do takich ćwiczeń bazowych, to mocno się rozgrzewasz, nie? Unoszenie, tył. Robię, na każdą partię praktycznie coś tam robię. A jeżeli nie, jeżeli zaczynam od jakiegoś tam właśnie ciężkiego ćwiczenia, no to wiadomo, tych serii wprowadzających jest 3-4. Jakie jaka rozgrzewka, nie? No to już się czuję po prostu. No dobra, a jak robisz ciężkie ćwiczenie, zakres powtórzeń poniżej jakich nie schodzisz? 8. 8. Czyli to nie jest walka 8, na 2-3 jakieś tam słowa? Nie. Okay. Tym bardziej mówię teraz, to tam... No, jesteś też w innym okresie, nic, nie? Nie chodzi o ten okres przygotowawczy, ale o... Mówię, wiek, o widzę, że co tylko źle zrobię, to... Jaki wiek? No, od kilku lat zauważalne to jest, no co no, ale tylko, wiesz, jakieś... Teraz tak poważnie mówiąc, to czuję się, nie? Kiedyś organizm więcej wybaczył, coś szarpnąłeś tego... Regeneracja przede wszystkim szybciej, nie? Teraz kurczę, trzeba przemyśleć raz w tygodniu coś boli, nie? No. Hubert jest 68. Dobrze się konserwuje. Czekaj, zaraz ci powiem. Zawsze zapomnę, ale to jest... Ja szedłem do komunii, to on się rodził. Ja miałem w drugiej klasie 8 lat. Różnicy. Czy ty jesteś 6,82? Trzeci, no. Powiem, że jakoś tak było. To kiedyś gdzieś pisałeś, nie? Że trzeci. Pamiętam w pierwszym sezonie, że... Ty się rodziłeś, to ja szedłem do komunii. Także. W drugiej klasie. Czwórka wchodzi w tym roku. Powiem ci, czwórka nie robiła, a tu wszędzie mówię na mnie wrażenia kompletnie. No. Trójka na mnie zrobiła wrażenie. Załamałem się psychicznie, brałem leki, spędziłem w ośrodku zamkniętym. Nie, to trójka na mnie kompletnie, tylko taka trochę presja była. Bo zawsze sobie obiecywałem, że jak już będę miał 30, to muszę mieć to i to, nie? Nie do końca się udało, gdzieś tam 5 lat poślizgu miałem ze swoimi planami życiowymi. Czujesz? No. Słyszeliście odpowiedź. Może źle wygląda, ale jak czujesz, to jest dobrze. Pewnie. No. Pewnie, zawsze kiedyś, jak jeszcze prowadziłem treningi właśnie personalne, to nic nie narzucałem osobie początkującej. Tym bardziej jak widziałem, że to w miarę wygląda, no. Nic nie narzucałem, tylko po ćwiczeniu, czy czuję? No czuję, ale to chciałem sam, żeby... Nie narzucałem też, co ma czuć, no. To co czuję. Jak mi dobrze określiła ta osoba, że te mięśnie akurat, te, na które było ćwiczenie, to jest wszystko w porządku. No bo nieraz dzisiaj jest taka moda, trend, nie? Że to musisz tak prowadzić, to tak. Okej, nie? No ale ktoś będzie robił tak
I wtedy no najlepiej czuje to mięśnie. Najlepszą ma pompę, a tym dokładnie. Bardziej jego, wiesz, ta struktura mięśniowa świadczy, że rzeczywiście jest to celowane tam ćwiczenie. Ja tam właśnie na takie, dobrze poruszyłeś ten temat, no. Na takie tematy jestem trochę wycofany i nawet nie daje się wciągać w te, wiesz, dywagacje, no. te przepychanki, to, tak, siak, a co lepsze, tu wolne ciężary maszyny, czy może wyciągi. Wiesz, to jest najlepsza ciężko praca. Znaczenia, nie ciężko ma praca. Żadnego znaczenia. Albo które ćwiczenie będzie lepsze na tą klatę. No, przecież to nie ma żadnego znaczenia. Nie? Ale najczęściej to wychodzi od osób, u których ten trening leży kompletnie. No. Który, wiesz, zrobi jakieś tam 10 powtórzeń, odłoży ciężar, a mógłby zrobić jeszcze 5, no. Ale on się zastanawia, a może jakbym na tej maszynie zrobił, to by było lepiej. Ja zawsze myślałem, ja zawsze powtarzam, jak spotykam się z ludźmi, że jak tu przyjechałem do ciebie, do Radzia, to ja się nauczyłem trenować ciężko, bo ja mi się wydawało, że ja trenuję, a tu się okazało, że jak ja z wami robiłem trening, z tobą potem jak robiłem treningi, to ja nie wiem, co ja robiłem całe życie. Ale teraz już trenuję ciężko, bo mnie nauczyłeś. Tak kiedyś powiedziałeś, że jak przychodzi do ciebie ktoś mówi, że a ten trening mi nie działa, ty nie działa, no, no. To każesz mu zrobić trening i patrzysz jak trenuje, nie? I już wszystko wiesz. Często właśnie umawiam się z podopiecznymi na treningi i robimy razem. Wtedy wiem wszystko o tej osobie, co tam jest, co tam nie gra. To nie chodzi wcale o ciężar, bo ludziom się trenuje ciężko, to że wiesz, całym stosem trenujesz. Ty masz trenować ciężko na swoje możliwości. To nie ma też żadnego znaczenia, bo ktoś zrobi lepszy postęp trenując tu 4 sztabkami niż inny, który całym stosem trenuje. To ma być dla ciebie. To jest, ten ciężar to jest subiektywna wartość. No dokładnie. Ciężar tylko cyfra. A wracając do tematu. No to tak jest. Śrubka się. To tak jest. A razie śrubkę trzeba dorzucić. Jaki ty masz limit? Wiesz co? Mój limit 215 funtów, 98 kilo. No. 98 kilo, ale jak się tam pracuję właśnie nad tym, pracuję gdzieś tam. Mi się nie udało na tych ostatnich zawodach. Piszę z chłopakami, którzy to próbowali, różne, wiesz, no. Różne pasy trakcyjne na szyję. Tym bardziej, że właśnie tą szyję mam taką no. Niestabilną, to może się tam te krążki uda ponaciągać. Wystarczy mi jakieś 0,7, 0,8 centymetra. To niedużo. To niedużo, bo do centymetra jest możliwość. A kilogramów? Do kilogramów 2,5 dochodzi. A mówię, a te 2 lata temu, no było już tak jak za dawnych lat w amatorskiej kulturystyce klasycznej, nie? Że już aha. Było zbijanie takie, więc to też by mogło być, nawet gdybym nie miał tych kilogramów, miałbym tam 98, 99, to jest komfort psychiczny. Idziesz na tą wagę, robisz swoje, stajesz w butach nawet, okej, okay, jest dobrze, nie? No. A nie, kurczę, te 300 gram będzie, no. Nie będzie, nie? Więc, oj, to jest. Więc pokombinuję jeszcze, mówię, dużo nie brakuje. Z 1,5 centymetra, no to jest robota. A 0,7? No. 0,7 no też, żeby zrobić 0,7 to trzeba zdrowia. Jest co robić, no. Trzeba mieć głowę do góry. To myślę, prędzej bym te 1,5 centymetra się wyciągnął niż zrobił 0,7. 0,7 nie? Nie, nie jestem dobry. Dobra, tu robimy z taką przerwą wewnątrz serii, okay. Nie? Rest pause. Dajesz mocno. Super. Dobra, zrobimy sobie na maszynie wyciskania. Powiedzmy, a jesteśmy. A, pójdziemy tutaj, żeby nas było widać. Bo tak trenujesz w sumie tutaj u Radzia, bo masz kawałek drogi, a przy twoim trybie życia, przy twojej rodzinie, gdzie tam 3 dzieci i żona, to trenujesz też u siebie w domu? Tak, no właśnie, często jak komuś... Przy siłownię tam, w sumie. Tak, często jak komuś opowiadam, to się, wiesz, łapie za głowę albo się śmieje ze mnie. Ja najczęściej w tygodniu trenuję w domu i od razu mówię, nie mam żadnego super profesjonalnego sprzętu. Coś tam mam, sobie zorganizowałem, podstawowy sprzęt i 3 razy w tygodniu tam trenuję. Na nogach zawsze jestem tutaj w sobotę. Ale ramiona no, ale, już spokojnie ale, możesz w domu zrobić, nie? Ale osoby takie, patrzę, kurczę, w domu na sztandze i hantlach, mam ławkę, mam tak parę rzeczy,
O, teraz mi się marzy jedna taka maszyna, no bo mam takie swoje pomieszczenie. Aha. Ta maszyna, no jeszcze się nie zdecydowałem, ale pewnie ona prędzej czy później gdzieś się pojawi w domu. Suwnica Smitha z taką bramką. To jakbym to miał, to żeby było pełnia szczęści, ale się śmieją, że gdzie, przygotowuję się do zawodów i to Liga Pro i w domu trenuję. No. I powiem wam, że naprawdę świetnie mi się trenuje. Uwielbiam trenować sam. Aha. Uwielbiam trenować sam, jestem sam w pokoju. Poza tym, to co mówisz, jest trójka dzieci. Tata siku. Tata siku, tata to tamto, to trzeba przebrać. Wrócił z dworu, mokry, żona z dwójką na dworze, jednego podeślę. Między seriami jestem naprawdę dużo w stanie zrobić, czy nawet gdzieś tam nakarmić jeszcze w międzyczasie, no. Nie? Więc to ale naprawdę zaoszczędzenie czasu. Ale to siła woli, determinacja i naprawdę trzeba to chcieć, bo niektórzy, zobaczcie, mają, ty mówisz, taka maszyna Schmidta, jak ja to mówię, z bramą bym miał, super, nie? Co? No. A inny, mam sprzęt, siłownia, czasu full, a dobra, jutro pójdę, a mi się tak, nie chce, jeszcze nie? Ta siłownia słaba, kurczę, bo tam tej maszyny brakuje. No. Nie, naprawdę, to no, wracamy z powrotem do tego, o czym mówiliśmy, no, że ten sprzęt nie ma żadnego, przynajmniej jak dla mnie, to nie ma żadnego znaczenia. Ty jak się jesteś, rozbujałeś, tu dokładasz i dokładasz, nie? Nie, bo nie mogę 15 znaleźć. No. Wiesz, jak ty wiesz, co chcesz zrobić, wiesz, jakie mięśnie pracują, wiesz, jak je zaangażować, co ty... Kiedyś, to jest kupę lat temu, jak jeszcze zaczynałem gdzieś tam treningi, pierwszy taki artykuł przeczytałem, to opisywał chyba Piotr Głuchowski. No. Dobry kulturysta spompuje się kijem od miotły. No, coś w tym jest. A ten, co wiesz, wymyśla, no to zawsze mu będzie tego brakowało, tego brakowało. I, no i coś w tym jest, naprawdę. No, no świetne treningi robię i czucie mięśniowe, i wszystko. I, a jak wyjdzie, może ktoś obejrzy tu materiał po zawodach, jak odpukać nie pójdzie, bo albo jak pójdzie, to znikną wszystkie kije od miotu w sklepach. Nie no, żeby, no, bez przesady, kijem od miotu nie trenuję, mam no, sprzętu. To już później, teraz jeszcze rozgrzewkowa, później to już mniejsza liczba powtórzeń. Nie, tak stopniowo sobie dokładamy. Okay. Ale tu nie robisz na maksa, zrobisz 12-15. Okej. Okay. Wyczuć tak, ruch trochę jeszcze. W tym ruchu jeszcze dogrzać mięśnie. Dokładamy i... Trzy ostatnie zrobimy sobie takie do 10. Takie zboczenie mi zostało też gdzieś od samych początków no, treningów. Talerze te same, broń Boże, wiesz, jakby tu był pełny, a tu ten z dziurkami. Nie? No. Jak kiedyś jeszcze na innej siłowni trenowałem, żółte, niebieskie były. Nie ma opcji, żeby tu była 15 żółta, tu nie po kolei niebieska. Nie? No to takie... Już zaraz seria nie pójdzie. Nie, no takie jakieś estetyka, nie? Aha. Takie dbało się o szczegóły. A byli inni. Tu 15, tu 20. Albo w ogóle nie wyczuli, że coś jest nie da. Żartów nie ma. Nie, jest. Jest okej? W porządku. Tu jak łapiesz? Tak szerzej, czy tak w połowie? Tu dość wąsko łapię i łokciami idę troszkę do przodu. Okej. Okay. Kiedyś pamiętam, raz usiadłem na tej maszynie i wiesz, cisnę, mówię, no nie idzie, nie? A mówię, patrzcie, jak to jest skonstruowane. Nie na klatę. Jeśli na klatę przyjedzie, to sobie nie poradzi. Rypło coś. Dobra, to zamiast tych dyszek 15, dla mnie to już zostaje. W ruchach wyciskających jeszcze odczuwam, że siłowo ta strona nie jest optymalna, no, nie? I nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Jeżeli by wróciła rozmiarowo, to czekaj, nawet mi nie... Znajdę 15, ale u mnie nie zależy. Jest podobnie, jak wyciskam, szczególnie na Schmidcie, to jeden bark mam niżej, drugi wyżej. Aha. Na sztangielkach tego nie ma. I też mam gdzieś, może pod ten podgrzebieniowy, ale to... Tak naprawdę to myślę, że każdy, jakby tak się dokładnie swojemu ciału przyjrzał, zawsze znajdzie jakiś mankament. To tam... Bueno, to na pewno. Nie ma, że o, ja mi tam nic nie jest. O, tu patrzę na przykład robi i już spostrzegłem wiele nieprawidłowości. nie, wszystko jest okej. Okay. Na kogoś musiało trafić, wpadł na ciebie. Dobrze. Teraz już taka mocna seria. Będzie już chyba, no. Ci zarzucę, nie? Dwie, trzy serie takie robimy. O kurde. Cały czas stawiasz gdzieś też na taką objętość, nie, Hubert? Tak, no. 5, 6. Dawaj. 8,
mocno, mocno. Krzesło. Dobra. Mocniej pomp. Okej. Okay. No, super. Jest git? Jest dobrze. Żeby ci się przerwa zgadzała, tata kupę. Tak, to za szybko. Nie, na kupę to zostawiam samych. Jak zrobią, wzywają. Mają jakiś dzwonek, czy krzyczą? Krzyczą. Chociaż no zleciało, bo... A dasz ile? 4-5 lat? 4,5. 4,5, no. Jasiu, ja. rok młodszy. No, Jasiu i teraz Oleńko. I co? Dziewuszka dobra, nie? Dobra. Krzyczy? W nocy daj spać. Właśnie bardzo łaskawa dla nas. No. Tak, była pszczoła, Ola tak samo. To. Chłopaki, jak szczególnie jak Jasiu, to ciężko by było. A teraz daję odpocząć, rekompensuję to wszystko. Daj, no. Okej. Pajszło. Właśnie jak o tych dzieciach tu wspominasz, mówię, jak ta kontuzja się przytrafiła i ja taki wstawałem, to sobie tłumaczyłem. A, bo wstaję w nocy, bo te nocki takie szarpane i taki jestem. Ale mówię, jak tylko padła decyzja, że szykuję się do zawodów, 6 rano, ja przed budzikiem, już jestem, wiesz, gotowy, czekam na ten rowerek. Wszystko się chce, nie? Czy wejdę, wszystko się chce. Nawet jeszcze, wiesz, te kilka tygodni temu tej pogody nie było. Nadal jest kiepska, ale... No. Także to nie było spowodowane ani zimą, ani tym, że nie wysypiam się czy coś. No bo praktycznie tych nocek takich wyspanych całościowo, no to nie mam od 4,5 roku, nie? No. Ja pamiętam, jak dzieciaki były małe, pojechałem gdzieś na turniej siatkówki, jak wtedy byłem nauczycielem. Wiesz, graliśmy, wszyscy, wiesz, impreza wieczorem. Ja byłem szczęśliwy, że mogę iść tam gdzieś o 21 spać i mogę całą noc przespać, nie? Że się nie muszę budzić, bo to, wiesz, no nie masz nocy przespanej, nie? Tak, ktoś mi wspomina, że przed treningiem dżemka czy coś. Abstrakcja. Jaki rarytas, nie? Luksus. No. To by był luksus. Wiecie, chociaż... tu mówimy tutaj po to nie, żeby tutaj powiedzieć, o, jak ktoś ma ciężko i tutaj... Tylko, że chodzi o to, że rzeczywiście ktoś naprawdę ma luksus, ale nie widzi tego luksusu i nie potrafi docenić tego, co ma. Nie wykorzystuje. Nie? No, także nie to jest, żeby sobie uświadomić, chociaż nie, tak naprawdę... Jakie perły posiadają. Ale no wiesz, też były czasy, gdzie nie miałem jeszcze dzieci, no ty też pamiętasz jeszcze te czasy. I to tak jest, że jak jest ciężej, to jesteśmy bardziej zorganizowani, więcej się chce, więcej jesteśmy bardziej wydajni, nie? No. No chociażby takie przygotowanie do zawodów, lepiej funkcjonujesz, mimo że to jest, ale wiesz, że wszystko musi być zrobione. Przynajmniej nie myślisz o jedzeniu, jak masz tyle roboty. No właśnie. Wiadomo, przychodzą też cięższe dni, ale mówię, no, jeżeli to jest faktycznie pasją i chcesz to robić, to się cieszysz, że możesz. Okej. Okay. Poszła lepiej ta seria niż tamta? Dłużej gadaliśmy. No. To już było rozwolnienie. Nie, jest dobrze. Ale nieraz to ma taki dobry wpływ, nie? Tak jak przy tych mocnych seriach, rzeczywiście sobie odpocząć. Jeszcze raz. Okej. Okay. Niż za krótko, nie? No bo tu jeszcze nie. I mocno. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Mocno. Pięć. 12 zrobimy. 6. Góra, 7, idzie, 8, jestem. Jeszcze raz. Dobrze? Dobrze. I 2 razy. Zrobimy wznosy bokiem z hantlami. Okej. Nie, przodem najpierw. Co, a co? Ten bark cię boli, tak? No, ale wiesz co, daję radę, czuję go, ale bałem się, że na tej maszynie. Bo się cały bark, wiesz, inaczej ustawi, nie? No, na przykład na tej maszynie się bałem, ale dzisiaj dałem radę, bo jak ostatnio robiłem, to człowieka nie mogę ręki podnieść. Ale dzisiaj dałem radę, nie? Najgorzej przy takich unoszeniach i przy wyciskaniach, im bliżej łokcie, tym gorzej. Aha. Dlatego ja wyciskam tak i nawet do brody, dobrze mówię. No. I wtedy po prostu nie czuję, nie? Jakbym wyciskał w ten sposób, jak to teraz klasyk mówi? No właśnie, nie zrobię jeszcze raz. Klatę czuję. Klatę czujesz, klata rośnie. Nie wiadomo, są jakieś prawidła, ale każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne, wiesz, długości kości, inaczej przyczepione mięśnie i to trzeba... Co to, Hubert, ty na chłopski rozum też na czuja, nie? Poprzerzucałeś te tory ruchu,
Taki. A poza tym teraz, wiesz, najbardziej tym się zajęły osoby początkujące. Bo tak naprawdę te osoby początkujące szukają tej dziury w całym. No. A dla nich to nie ma tym bardziej żadnego znaczenia. On niech weźmie dźwignie i ciężko przepracuje, nie? Chociaż... A nad szczegółami będzie pracował... Bo wrzucasz gdzieś nieraz film i ktoś mówi, no tam na wszystko na maszynach. Słuchaj, już mu prawie 50 lat. Ja już martwę, już nadźwigałem się. Panie. I pięknie. Czekałem, co powie, ale nic nie mówił. To znaczy, że było dobrze. Ale czuję. Nie, mówię. No. Czujesz, jest dobrze. No cały czas mnie ten temat się gdzieś przewija o tych... Tak, czy siak, czy sztangę, czy wyciąg. Ja wychodzę, mówię, raz, że się nie daje wciągać, bo to nie sprawi, że ja będę lepszym zawodnikiem, to nie sprawi, że ja nie wiem, będę lepszym człowiekiem. Nie ma sensu. No, ego swoje masz zaspokojone, nie potrzebujesz łachta. Tak, jestem na takim etapie życia, że naprawdę nie interesuje mnie kto, co myśli, co mówi o mnie i naprawdę świetnie mi się żyje. Nie, że wiesz, że nie pod tym względem, że w luksusach mi się żyje. Dobrze mi się ze sobą żyje. Aha. A tak naprawdę, mówię, jeszcze biorąc pod uwagę to, że wracam jakby z tej przedwczesnej emerytury, liczy się dla mnie, żebym był naprawdę jeszcze lepszy, żebym pokazać to na scenie. No i czuję się sportowcem cały czas. Aha. A takiego sędziego naprawdę guzik obchodzi, co ty robisz. Aha. Czy ty leżysz, czy ty robisz te 07 pod żabką, czy ty trenujesz, czy ty prowadzisz ramię tak może. Sędziego nie interesuje to. Masz wyjść na scenę w danym dniu, o danej godzinie i błyszczeć. Aha. I to się dla mnie liczy. Amen. Ja już tu wiadomo, chciałem coś powiedzieć, ale... Pracuję, udzielam się jako trener, to jest moje zajęcie, więc swoim podopiecznym przekazuję jakieś swoje uwagi, jakieś swoje spostrzeżenia i chcę, żeby to było gdzieś tam akceptowane, wykonywane, nie? Jeżeli widzę, że mogę tym pomóc, ale nie... Bez przesady, żeby przeglądać jakieś profile i się czepiać. Ty robisz źle, ty robisz dobrze, ty źle rękę prowadzisz. Ty zmień te ćwiczenie, to nic nie daje, zrób takie. Ubierz się inaczej na pewno. Ja lubię. Takie. To nic nie wprowadza. Niciuszko, ciepło. Stary jestem, ja lubię, wiesz, mieć ciepło. Wchodzi galancie. Zgrzałem się, wiesz? Włosy zapuszczasz, czy nie? Czy też... Zapuszczam. Ściąłem je po zawodach i teraz powiedziałem, że do następnego sezonu je obetnę. No nawet... Ale tu przytniesz. Nie. Tu puścisz? Tu wszystko zapuszczam. Myślałem, że nie. A tu se... Nie. A nie, nie. Nie, pewnie znowu gdzieś jak tam. Mówię, dopóki są, to powiem ci, że są. Trzymają się. No mi też jakoś. Też był taki czas, że takie, wiesz, za kola się zrobiły większe. Ale masz takie, ci powiem, ale... stawki, nie masz jakiś. No, ale się zatrzymały gdzieś tam. Wczoraj właśnie rozmawiałem, to tam, jak tam do mnie na siłownię przychodzą ci ludzie i też w różnym wieku, jest po 60, mówi, słuchaj, jak zapuszczasz, jak mówi, do tej pory ci nie wypadły, to już ci nie wypadną. Jest taki, masz okres, gdzie wypadają, a później to już... Za lekko. Dawaj. Któreś ta objętość by zabiła. Na tym kończymy barki. To ile tak na sumie ci wyszło? Powtórzeń? 12-10 zrobiłem. 12-10. Tym kończymy barki. Dwa na klatę. I na sam koniec dwie takie zabijające serie na barki. Okej. Ja lubię często kończyć trening takim dopaleniem takim. Dobra, nie? Zobaczymy. A cardio robisz rano, nie robisz po treningu. Taki sposób treningu mi odpowiada. Ja nie jestem jakoś predysponowany, żeby, wiesz, tam dźwigać ciężary. Miałem drobne stawy,
od razu kontuzję łapie, od razu coś boli. Okej. Okay. I tak dalej. Więc dużo objętość, dużo powtórzeń. Staram się wykonywać. No mówię, no teraz po tej kontuzji jakieś wyciskanie na barki, klatę są na pewno ograniczone, to gdzieś też może, wiesz, deprymować, jak no. wyciskałeś ileś tam i nagle jest dużo mniej. Ale mówię, no na tą chwilę mnie to cieszy, że mogę, że to wróciło, że... No. A może i nigdy ta siła nie wróci, chociaż jeszcze nie jest żadnym, mówię, nie żadnym jest. Wyznacznikiem. Aczkolwiek nawet zobacz, w ogóle tak trochę odskoczę od tematu, ale tak samo classic physique. Nieraz są zawodnicy, skupmy się powiedzmy na Olimpii. Gdzieś nowe twarze się pojawiają, jaki potwór, to i tak się okazuje. Zobacz, Raf Diesel, tak? Dobrze mówię? No, malutki. Terence Ruffin, no. No, ja zawsze pomylę. No bo on na takim, nie, to jest ten gość, tylko że no. on taki ma nick. I zobacz, się okazuje, on jest top Olimpii. No. Nie zawsze ten, co dźwiga, ten, kto jest potworem. Nie, no to jest jakby, to jest scena, to jest kulturystyka, to jest scena. To czy ty możesz, masz tam wygląd, jak ty powiedziałeś, twoja nie? siła, twoje, wiesz, predyspozycje do dużych ciężarów, to albo jest, albo nie ma albo tego, nie? Ma, nie? No, no właśnie. Mówię, warunkiem jest, że ty masz na swoje możliwości ciężko trenować, że ty masz faktycznie przetrenować dany mięsień, że masz gdzieś się kręcić w okolicy tego upadku mięśniowego, albo do upadku dochodzić. Aha. A nie, że jeszcze sialalala, odkładasz, abyś zrobił jeszcze, wiesz, no. raz, że dwa razy większym teraz ciężarem i dwa razy tyle powtórzeń, nie? Teraz idę porolować. Właśnie, no tak to nie urosną mięśnie, jeżeli ty ich nie zmuszasz do maksymalnej pracy. Jeżeli robisz cały czas z jakimś ciężarem, z którym świetnie sobie dajesz radę, to po co mają te mięśnie rosnąć, jak one dają radę? Tak, są komfortowo. Trzeba cały czas im pokazywać, że są za słabe, za małe i mają się dostosować do tego, co ty od nich wymagasz, czyli dobijać do tej granicy, do tego upadku mięśniowego. I od razu pytanie, ale to w każdym ćwiczeniu, czy ten... No. Tak, prawie że w każdym, bo słuchajcie, szczególnie jak mnie pytałem jakieś osoby, mówię, no nie, wiesz, super doświadczeni zawodnicy, bo tacy to mnie nie pytają, aha. mają swoich trenerów i tak dalej. Najczęściej pada odpowiedź, tak, wszystko do upadku, bo 99,9% osób jest niedotrenowanych. Ja nie znam nikogo, kto by się przetrenował. Kto by no. był faktycznie przetrenowany, wiesz, ten centralny układ nerwowy, przemęczony. No, mało jest takich osób. Zazwyczaj no. to jest niedotrenowanie. To jest ściema, więc tak, do upadku wszystko. Przez serie robocze wszystkie do upadku, aż nie możesz kolejnego prawidłowo powtórzenia wykonać. Dajcie znać w komentarzu, jak chcecie się wypowiedzieć. A co zrobię to? 20 bez tego, bo dobra, pewnie, jak tam czujesz dyskomfort, to nie ma co. Właśnie wracając do tego, no. tu nagrywa Marcin, do tego poprzedniego wątku, bo wiesz, że do upadku, tak do upadku, ale często te pojęcia są mylone, że ludziom się wydaje, że wiesz, jak do upadku, to ty masz się czołgać po treningu i zejść, wiesz, po czterech z maty. Pożygany. Nie, no tu chodzi o to, żeby te dane mięśnie, patrz, my trenujemy dzisiaj mięśnie naramienne. To są malutkie, malutkie mięśnie, patrz na frytę, jaki jest ogromny, no to ten mięsień z trzema aktonami, to jest drobinka, nie? No. Więc to jest nierealne, żebyś ty po barkach, wiesz, szedł. Ty masz te mięśnie zmusić do upadku i je przetrenować na maksa. Aha. Nie? A ludziom się wydaje, jak już do upadku mięśnie, to jak będziesz leżał plackiem, to wtedy zrobiłeś dobry trening. Nie, wtedy to jest globalne zmęczenie organizmu, a tego nie chcemy. Jakbym chciał się zmęczyć, no. to dzisiaj zamiast tu zapraszać cię na trening, poszlibyśmy nad Wartę się przebiec. No. 3 kilometry, ile damy radę. To zapewniam cię, żebyśmy byli bardziej zmęczeni. No, byśmy oczywiście. Leżeli nad Wartą i faktycznie jak placki. Ale nie chodzi o zmęczenie właśnie. W tym treningu siłowym chodzi, żebyśmy my, hej, przemęczyli dany mięsień, a nie się globalnie. I to jest często takie, no wiadomo, wyjątkiem jest może ten trening nóg. Pół ciała, jakby nie patrzeć u każdego, to jest no pół ciała. No, no, żeby to zniszczyć, no. w cudzysłowie, mięśnie, żeby te przetrenować tak, no to... I tutaj się z tą zgodzę, że tutaj... To możesz usiąść. Szczególnie w nogach nie da się nóg przetrenować. No. One mogą być jedynie niedotrenowane, no, to po nie? No, prędzej ty wysiądziesz? Można niż... faktycznie usiąść i no. chwilę sobie, wiesz, dojść do siebie, nie? Ale nie po ramionach, barkach, czy nawet no. klacie. Okej, okay, będziesz, wiesz, zmęczony, mięśnie masz czuć i tyle. Straty robię w całości w poniedziałki. Aha. Dwa dodatkowe na dolną część. Mówię, tu jeszcze tak najbardziej zawodzi u mnie. Aha. Też wykorzystamy, że tu jest taka maszyna. Fajna maszyna, no. A jeszcze się wyciągasz trochę do przodu. Mhm. Biodra do przodu. Okej. Okay. Tu jedna taka
zapoznawcza i 3 serie zrobimy. Zobaczcie, czy dygna. Takie ciężkie 12, nawet 15 razy. Wyjedź. Właśnie świetne ułożenie. Imitacja głową w dół, jakbyś robił, nie? Dziewięć. Mocno. Sam. Jeszcze raz. I za mocno ci ścisnąłem? Nie, super. Dobrze. Okej. Sześć. Siedem. Dawaj, dawaj. Osiem. Dziewięć. Perfekt. Tak, chwyciłeś, była różnica? Nie, właśnie nie. W ogóle nie ma. Też mówię, że coś głupoty go dozwieścił tam pod publikę chyba. Celowo, nie robiłem żadnych dokumentacji, bo mówię, fajnie by było, wiesz, pokazać jak to wyglądało faktycznie. Mam tylko żywy wypis ze szpitala z diagnozą, że jest faktycznie co jest, ale nie robiłem, bo mówię, ani na sekundę nie dopuszczałem tej myśli, że to się tak skończy. Elegancio. To jest ostatnie ćwiczenie, a tamto tak, mówiliśmy? Mówiliśmy, nie? Te łydki zrobimy jeszcze jakieś. Robi. Jedziesz. Myśl o tej klacie, że tam rozrywa tą koszulę. Wiesz co? Dobra. Jak robię, jakby mi ktoś igły wbijał, to znaczy się, że jest git. Robisz tak czasami jakąś słabszą partię i wyobrażasz sobie, jakbyś chciał, żeby ona wyglądała. No, boję się. Ja nawet wiesz, gdzieś tam ze zdjęcia. No. Gdzieś tam kogoś, wiesz, poucinam i na przykład tak wygląda ta klata. Idę na trening i mam to, robię i że tą klatę wygląda i ją ćwiczę, nie? Ale jakoś mi nie dowodzi. Spokojnie, czas. No. Czas i konsekwencje. Nie, ta siła podświadomości jest przeogromna. Można się śmiać z tego, ale nie. Coś zakodujesz. Tak naprawdę, wiesz wszystkie, jakbyś powiedział tak, chcę lecieć w kosmos. Nie, wiesz, jak sobie powiesz, chcę lecieć, ale okej, sobie powiedziałem. Ale byś robił wszystko, no. Marzył o tym, cokolwiek byś robił, spał, jadł, pił, polecisz, zbierał pieniądze. Wszystko z myślą, żeby jak najbliżej, prędzej czy później polecisz. Tak, nie ma takiej tak możliwości. Tak koło tego chodził aż, no. Tak. Ale to naprawdę trzeba tego chcieć, nie? Tak jak ty chciałeś wrócić na scenę, jesteś najlepszy tego przykładem. Jakbyś powiedział, a tu tego, a już po karierze. No dobra, no. Jeszcze, a to trzecie dziecko się rodzi. No, dobra, a dobra, w sumie to i dobrze, przynajmniej tam dobra, już nie muszę, nie? Nie. Mówię, gdzieś to nawet napisałem teraz parę dni temu, no jest jakaś tam obawa, nie? Jak to, wiesz, jak to wyjdzie, czy będzie widać, czy nie będzie widać. No ale to też nie mogę myśleć, o, bo po kontuzji i ten, muszę być, wiesz, bojowo nastawiony i optymistycznie, że tak. A umysł, że będzie dobrze. Ja nie? W tym sezonie, jak wychodziłem, to miałem całkiem inny umysł, wiesz? I to też to się przekłada potem na scenę, na formę, tak, na podejście. Tak czy siak, formę trzeba zrobić, to tak. Czy jesteś, wiesz, tak wyglądasz, czy siak, czy po kontuzji, czy przed kontuzją, formę trzeba zrobić. Tak. Trzeba przejść tą redukcję, cały ten proces, zrobić wszystko najlepiej, jak potrafisz, wyjść, a wtedy możesz ocenić, o, tak, no. Jakbyś ich nie robił, też byś się zyskał. Nóg? No. Nie no. Ty masz takie giry, że... A tu, poczekaj, łydki robisz, ale co, na kark kładziesz sztangę? No, a ty nie duży ciężar.
Fajnie. Zrób. Z zewnątrz zobaczymy, czy dobra. Sekwencję zapamiętałeś. Patrz, tu. Tu, tu i wyciskaj do przodu. Po 12. Dobra, tył, ale faktycznie tylko tyłem. Bez zamachu, zatrzymaj na dole. Przód. Razem. Sobie na samym końcu i wyprostuj teraz w łokcie. O. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz wyciskamy, ale tak w kształcie litery V, nie? Dobra. Okej, wszystko? Okej. I jeszcze jedną taką. Dwie minuty, jeszcze jedną taką i zrobimy te łydki osobno. Raz i dwa. Mówię, klepij, żeby się odbiło. Mam dosyć. Mam dosyć. Siedem tygodni zawody. Tak trochę inaczej robisz, nie? No, tak, zawsze na dwa takie jakby, cyk, pyk. No. Ale łydy poprawiłeś, co? No. Czy... Ćwiczę, no. Ćwiczę. Ćwiczę łydki. Dresy opięte. No faktycznie, ja tak specyficznie robię. I to odkąd, no. Odkąd pamiętam, na dwa nogi zdjęte w kolanach, pach. No. Jest. Spróbuj sobie sam nawet. No. Robisz normalnie, zrób zdjęcie, zegnij trochę i dopnij. Ale to wtedy prostujesz nogi, czy cały czas na zgiętych? Idź tak jak robisz. No. Zepnij łydkę, no. Troszkę zegnij w kolanach i dopnij jeszcze. A, okej. Okay. No. I no. Zawsze tak robię. Okej. I tak jak rozmawialiśmy, nie interesuje mnie, czy komuś się to podoba, czy nie. Ale... Tak czuję. No. I jak na swoje... Łydki to też bardzo je gdzieś tam rozwinąłem swego czasu, nie? No widać właśnie. A rzeczywiście, bo tam jeszcze idzie zrobić ruch, nie? Ty zegniesz i jeszcze dopniesz. Mówię, a łydki, też już to przerabiane mnóstwo razy, to chyba jest najbardziej ograniczona genetycznie grupa mięśniowa, bo łydki albo masz no. I czy je będziesz robił, czy je nie będziesz robił, to tak będą ogromne, albo nie masz. I często właśnie osoby, co mają tak nisko zaczepioną łydę, no to mają takie bocheny i co by nie robił będzie. Jak już jest naturalnie, patrz, wysoko zaczepione, u mnie, u Ciebie też dość wysoko, no. To na, wiesz, sam brzusiec tu poprawisz, ale to nie będzie... No. Ty miałeś łydkę? Gdzie? Genetycznie? Nie. Widzisz, jak wysoko zaczepione, no. Smukłe. Mówię, poprawisz je, że będzie ładna, kształtna, ale nie będzie, że wiesz, łyda jak, nie? No. To musiała być od samego Achillesa taka nisko zaczepiona, to wtedy jak niekiedy się obserwuje osoby otyłe. No. W ogóle łyd nie trenuje, ale on tylko łazi. Ale to dźwigają te ciężary, nie? Czekaj, to na wyprostowanej? Idź do góry, teraz lekko zegnij i dopnij. Nie, tak miękko. No nie, rób jak... Ale czuję. Jak lubisz. Ale czuję. Może dziwnie tak, wygląda, ale... Takie na dwa jakbyś chciał. Pyk, pyk. O! To jest dwie serie i
wyjdzie. O kurde! Ale dopiło mnie. Ja się muszę gazować do domu. Na przyłytkach to tym bardziej nie ma żadnej filozofii. No, napompować, zniszczyć, dać odpocząć i za 2-3 dni można to samo robić. Niech rosną. No szczególnie przy mięśniach, które mają tylko, wiesz, jedną funkcję. Tylko to... Góra dół. Nie trzeba, nie? Filozofii. Ta klatka piersiowa, nie? Coś to... I tak, i siak, no wiadomo, i tak, no możesz poprowadzić tak. To ramię, nie? Tu. No tu. I możesz, wiesz, rozciągać. Tak. Masz większą łydkę, ty możesz wyżej podskakiwać. O, Jezu. Na ustawiane tych sprzętów. A i tak jakbyś, jak już tak przy tych łydkach jesteśmy, jak rozmawiasz z osobami, które faktycznie mają ogromne łydki, no. Oni ich nie trenują. Nie. Może łydę ile trenujesz? Nie wiem, nigdy nie robiłem. Mama miała takie. No. Ale to też na przykład przed ramionami też może tak być podobnie, nie? Tak się za młodego dźwigało, siaty, to później przed ramionami co? Bo się do magla chodziło. Od którego tygodnia zacząłeś tak już 100%? Potem? W którym? 12, 16 tygodniu? Wcześniej zacząłem, wcześniej. Wiesz, wcześniej. Raz, że mówię, nie mogłem się już tego doczekać. Zacząłem wcześniej, ale ostrożnie tak, nie? Takie bardzo minimalne zmiany. To pewnie tak 2 tygodnie przed już będziesz, powiedzmy, gotowy, nie? Mam plan, żeby być wcześniej gotowy. Żeby sobie później dojeść, odpocząć. No nie o to chodzi, ale to jest w ogóle gdzieś poza mną, nie? Że tam, ale w sensie, ta sylwetka taka będzie, wiesz, wypoczęta na scenę, będzie, nie? Można, zwiększyć tą kaloryczność, ale sam wiesz, z doświadczenia gdzieś poprzednich lat, jak masz zaplanowane 3 starty, 4 starty, każdy kolejny ty jesteś lepszy. Ten pierwszy jest zawsze najgorszy. No. Mimo, że zrobisz świetną formę, wow, nie? No. Ale już kolejny, nawet 2 tygodnie później, jesteś lepszy. Tak. Jesteś bardziej suchy, jesteś taki, wiesz, wyraźny. No. Więc z tego względu chcę, żeby jakby ten organizm już z tą formą się tak zaprzyjaźnił, żeby to było coś, normalnego, coś takie normalnego już, a nie... No. Takie dochodzenie do formy na ostatnią chwilę, nie? Jakby to nie było, to jest twój start, licząc od pierwszego startu w amatorach. To już, który to sezon będzie w latach? Wiesz co, to jest właśnie teraz, to jest dzisiaj tak sobie nawet myślałem. No. To jest jedyna taka długa przerwa, że w jakimś danym roku nie startowałem, nie? No. To jest 10. rok, nie licząc pierwszego startu, który tam kilka lat wcześniej był. 10. rok, rok w rok. Często to było i wiosna, i jesień starty. O, już jest w galancie. A teraz mówię, 2022 bez startu, nie? No. Cały, więc... Ale dobrze, bo ja se postartowałem, a ty se spokojnie popatrzyłem. Teraz ja będę oglądał. Myślę, że gdyby to było zamierzone, że dobra, 2022 odpuszczam, skupiam się na poprawie tego, to... Zupełnie inaczej by to teraz wyglądało. Nie wiem, czy by inaczej wyglądało, ale w głowie by to inaczej wyglądało. Się skupiałeś. A tak jest cały czas taka niepewność, bo mówię, pierwsze pół roku to było dojść do funkcjonowania normalnego. No. Dalej to, żeby normalnie, w miarę normalnie potrenować, a nie żeby poprawiać coś, nie? No, chciałeś wrócić do równowagi. Powrót, więc będę przeszczęśliwy, jeżeli... Ta sylwetka, ta forma na scenie dorówna temu, co było. Co widziałem październik, listopad, ostatnie starty 2021, nie? No a jak będzie, nie wiem. Mówię, coś, no, ja się oglądam, no wiesz, Hubert, a co innego. Zapytam się, czy planujesz znowu coś nowego pokazać na scenie, w sensie o układ dowolny, bo wielu też czeka na ten układ, bo... U Ciebie to wygląda, naprawdę się fenomenalnie ogląda. No dzięki. Dlatego też z Hubertem przygotowałem swój układ, który był przez Huberta przygotowany, dzięki czemu też tak dobrze wyszedł. Pamiętasz pewnie, my się przecież widzieliśmy wcześniej. No. Jak byłeś przed Arnoldem, gdzie tam tu sobie jeszcze, czy tam przed pierwszym startem w zeszłym roku, pokazywałeś mi Twój zamysł, swój układ, to już Tobie puszczałem muzykę. Tak, To tą muzykę mam... Od końca 2020 roku, nie, 21, gdzie były ostatnie starty. Ja już tą muzykę miałem, kolejny układ zrobię do tego i ona czekała. Okay. Tę muzykę ja słuchałem w aucie, wszędzie jej słuchałem, więc znam ją na pamięć.
I teraz faktycznie do tego sobie szykuję układ. Wiadomo, to nie będzie coś super, no bo mówię, startując tyle lat, ja mam gdzieś już jakiś swój, no można powiedzieć, styl pozowania. No to nie, że ja nagle zacznę breakdance'a tańczyć na scenie, po prostu to jest jakby wyrażenie mnie, mojej osobowości. No tak pozuję, nie inaczej. Aha. Mam jakieś swoje ulubione pozy, mam pozy, w których wydaje mi się, że wyglądam dobrze. Mam pozy, tym bardziej teraz, gdzie będę starał się ukrywać mankamenty, gdzie nie będę się starał pokazywać prawej strony za mocno. Mhm. Szczególnie tych mięśni, które widzę, że coś tam jest nie tak. Więc mówię, to będzie w moim stylu na pewno, ale do nowej muzyki, w nowej gdzieś tam aranżacji, no tak, jest już w planach, już sobie szykuję. O, na przykład jako ciekawostka, tu mówiliśmy, że między treningiem jest siku, jedzenie i tak dalej. Podczas kąpieli dzieci bawią się w wannie, a ja trenuję swój układ. Mam dość sporą łazienkę, duże lustro, chłopaki się kąpią, a ja trenuję codziennie układ, pozy, dopinam, patrzę, jak będzie lepiej. Więc czyli każdy moment jest wykorzystany. Każdy jest moment na maksa wykorzystany. To są początki. Jak już będę miał wszystko tak 100%, wtedy skoczę sobie tu na salkę, jeszcze dogram tak, jak powinno być. No i wtedy słuchajcie, w pełnej wersji będzie szkolony. Dla mnie to niebywale miłe spotkanie, jak zawsze, tym bardziej, że no mamy bardzo dobre i jakieś sentymentalne też tutaj relacje. Także cieszę się, że znalazłeś czas. Dla mnie, dla widzów, dla kamery Seven Nutrition w tym natłoku swoich zajęć, że mogliśmy razem jak za dawnym czasu zrobić miło, trening. Miło mi bardzo, że mogłem gościć na waszym kanale. Hubert, przede wszystkim zdrowia, o reszcie zapomnij. I już się nie mogę doczekać w czerwcu zobaczyć cię na scenie, zobaczyć twój układ. No i życzę ci jak najwyższej lokaty, bo o to też walczymy, bo po to też wychodzimy na scenę, żeby być jak najlepszym, dziękuję, no nie ukrywam, najlepszą no wersją siebie, wiadomo, ale też, żeby to tam gdzieś spełniły no się nasze marzenia. To nawet nie mam zamiaru być skromny, bo cel jest ciągle ten sam. Cel kwalifikacja jest, Olimpia. Cel w głowie jest ciągle ten sam, wiadomo, on jest przekładany ze względu na różne tam perypetie życiowe i tak dalej, ale cel jest ten sam. Jeżeli ja bym stracił gdzieś tam z horyzontu ten cel, no to już jest jako zawodniku po mnie. No to już nie mam co szukać na scenie i tego w ogóle nie ukrywam. Ktoś powie, jest mało skromny i tak dalej. No nie mam zamiaru być skromny. Robię to po to, żeby być jak najlepszym. Jak się uda, uparty świetnie. Dziad jesteś tam. Jak się nie uda, będę szczęśliwy, że próbowałem, że wróciłem i tak dalej. Więc jak się to nie uda, to dalej będziesz próbował. No jasne, no jasne. No ja nie przestanę trenować, czy to wyczynowo, czy nie. No gdzie no. Plany są, maszyna ma wjeżdżać do pokoju, więc... Szmita, maszyna Szmita z, tak jest, wyciągamy. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Hubert Kluczyński. Dzięki był, wielkie. Moim i waszym gościem, także do widzimy zobaczenia się w kolejnym. Zdrówka YouTube, cześć. A jak chcecie o coś podpytać, to śmiało zaglądajcie na profil na Instagramie. Śmiało piszcie pytania, a nie jakieś anonimowe komentarze. Jestem otwarty, jak tylko znajdę czas, a znajdę go prędzej czy później, to na wszystko odpiszę. Między siku a kupą, także znajdziesz. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.